Siemanko, witam na kanale Mazury Fishing Team. Znowu jesteśmy nad rzeką, znowu szukamy nowych miejsc. Dzisiaj jest sobota i chcemy zrobić jak największy kawałek rzeki, sprawdzić nowe miejscówki i wybadać sobie fajne mety na jutro, bo jutro ma być naprawdę fajna pogoda. Ma być słoneczko i ma być mniejszy wiatr, bo dzisiaj strasznie wieje, jak zresztą pewnie słychać. Dawid jest na innym odcinku rzeki. Później się dzwonimy, zmienimy miejsce na zupełnie inne odcinki, tak żeby się rozeznać jak najbardziej i wytypować sobie najlepsze miejscówki na jutrzejszy dzień. W ostatnim wypadzie wyciągnęliśmy kilka wniosków. Jeden z nich jest taki, że jednak kijek powinien być dłuższy do takiego łowienia. I dziś mam ze sobą wędeczkę o długości 270 cm, co na przykład w takich właśnie sytuacjach bardzo pomaga, żeby poprowadzić swoje przynętę poza linią trzcin i traw. No i przy okazji ma spory, naprawdę spory zapas mocy. Ale wolę mieć troszeczkę grubszy zestaw niż za cienki. Tym bardziej, że widzieliście ostatnio, że ryby potrafią być naprawdę spore w tych miejscach. Zobaczcie, jaka miejscowa piękna. Ale oczywiście nie ma praktycznie szans, żeby to obłowić. Jak podejdę, to już dawno ryby będą spuszczone. Ale mimo to spróbuję. Naprawdę kozackie miejsce. Tu bardzo daleko wypuszczę wobera. Nie ma tam jak inaczej podejść, muszę stąd atakować. A i tak nie zrobię tego tak, jakbym chciał. To no, jak na razie łowię godzinkę. Ryba żadna nie wzięła, nawet żadnej ryby nie widziałem. No to by było zbyt piękne, żeby przez pierwszą godzinę od razu trafić jakieś ryby. Raczej nastawiam się, że to może być jedno branie na cały dzień. Fajny zakręcik, ale rzeka jest bardzo nisko, nie ma opcji, żebym wszedł. Jest tu praktycznie pionowa ściana, więc muszę ominąć to lasem. Fajne miejscówki, fajnie, dziko, nie widać w ogóle śladów po ludziach. Ale jak na razie to i nie widać śladu po rybach. O, fajny zakręcik akurat. Jest klenior. Tak myślałem, że pod tym krzakiem będzie siedział. Fajna ryba, słuchajcie. Na pewno 40 z plusem. Ale fajna akcja. Puściłem małego wopka z nurtem, żeby wleciał mi w ten krzaczek. I pod krzaczkiem. Ale ciśnie w trawy. No wyłaź, wyłaź, wyłaź. Dobra. To jest przewaga długiego kijka właśnie. No, może być problem. O to chodziło. Jest kleniorek. 49 cm, czyli centymetr dłuższy od tej rybki, którą złowiłem ostatnio. Bardzo trudny odcinek rzeki, już chciałem się poddać, ale fajna miejscówka z fajnym drzewkiem, więc koniecznie musiałem to obłowić. Bardzo duży łeb ma ta ryba. Piękny grubasek.
bardzo brzydkie wypuszczenie. Wypadł mi po prostu z ręki, tu jest dosyć stromo, także chciałem go ładnie wypuścić i nagrać jeszcze pod wodą z drugiej kamery, jak odpływa, ale niestety był sprytniejszy ode mnie i nie chciał być dłużej fotografowany. Nie wiem, co to za ryba. Szczupak. Szczupak chyba. A wziął tak fajnie w takim prowadzeniu. Szczupak. Wydaje mi się, że to jest szczupak. Oczywiście, że szczupak. Nie taki mały. Nie no, z 50. Teraz obetnie pewnie. Może. No, żeby w maju tak brały chętnie, to ja bym był zadowolony. Aha. O, chodź. O matko jedyna. No chodź. Szczupak szczupakiem, ale pierwszy rzeczmy. Uciekaj. No nie tak. O tak. Ale strzelił. Chodź tutaj. Ale strzelił. Oho, ho. O, ja go nie wyjmę. Ale strzelił pięknie. A tak długo w tym nurcie trzymałem. Bardzo długo w tym nurcie trzymałem. Tam jest taki krzak. I po prostu spod tym krzak mu dałem woblera. Co to jest? Szczupak? Klenior. Ależ piękny. Ależ klenior śliczny. Nie no, nie wezmę go. Wyjdźmy się. Myślę, taka rybka spokojnie pod 50 cm. Z pięknego miejsca, spod powalonego drzewa. Pięknie wyszedł. Zaraz. Sekundkę, fotka. Ależ to jest cichy. Już bez końca nas to pochłania chyba. Te piękne strzały w tych zwolnieniach lub w nurcie, no to jest nie do opisania. Tak jak mówiłem, chyba zacznie się sporo łowienia z rzeki. Piękna sprawa. Pokaż się jeszcze. Aż piękny. Taki myślę pod 5 dyszek. Do następnego razu. Jak zawsze. O, tak jest. Adrian też fajną rybkę trafił, myślę, że podobnych rozmiarów. Także dzieje się. Jezus.
Nie wierzę w to. Nic nie szło zrobić. Nie szło nic zrobić po prostu. Czasami trzeba pokonać chyba offroadowe warunki, żeby złowić jednego niedużego klęka. O, do tu zasada. Nie wiem, jak to przyjechać. O, złota zasada. Im dalej, im większa terenówka, im lepsza, tym dalej trzeba lecieć pociągi. 650 metrów. A najgorsze jest to, że tam się okaże, że tam nie da się łowić. No tak. Nie? Oho. O kurde. O panie, tutaj może być. O, tu jest elegancko. Jak tutaj podjedzie, to już wszędzie wjedzie. Nie no, kurde, podjechać no. Ale tyłem jak grzebie fajnie. Teraz my będziemy grzebać, ale no, już problem. Chyba ja. O panie! Spalanie 40. Ale zobacz jak ona idzie. Nie ma, że nie. O, ci powiem, że tutaj to już. Oj, chyba tutaj to nawet na nią. Może. O kurde. Jakby nie wypadło z kolei. Ty, powiem ci, że tutaj to już jestem pełen podziwu. Trzeba ogień skręcić chyba. O rannym polem? No dobra, tylko gdzie my teraz zawrócimy, bo jak się zatrzymam, to dupa. To no tak. Oho. Gazu, gazu, gazu. O tak, no elegancko. Nie, no nie mogę. Ty. No co, dalej jechać? Nie no, wygląd jest hitem teraz. Zobacz na przód. Oho! Dobra, ważne, żeby jechaliśmy. Ale zobacz jak ona jak dziki idzie tam po tych tyłach. Ale ty, ja myślałem, że dojdziemy, nie? Słuchajcie, połowa dnia już minęła. Trochę sobie pozwiedzaliśmy, po jednej rybce wyciągnęliśmy. Był mały offroadzik. No i została nam druga połowa dnia. Znowu jestem na innym odcinku rzeki, tu jeszcze nie łowiłem i przede mną jest bardzo piękny zakręt. Postaram się jak najdalej posłać w oberka z nurtem. Może na tym zakręciku coś stoi, a myślę, że na pewno. Tak więc działamy. Zobaczymy, czy na tym odcinku uda się złowić jakąś rybkę. Trzymajcie kciuki. Bardzo fajny klęcik. Ale silna ryba, muszę odkręcić hamulec. Wyjątkowo silna ryba. Spadł mi, ja... Ale klenior był. Oj, słuchajcie, go nie. Ja nie mogłem nic zrobić. Ale kloc. Nie mogłem go w nurcie przyciągnąć do siebie. Jednak dłuższy, mocniejszy kijek nie jest wcale za mocny na te ryby, które tutaj biorą. Taki kolega przyszedł mnie odwiedzić. Na koniec wylądowałem nad takim wąskim ciurkiem. Ale kończę już łowienie. Udało się złowić jedną rybkę, druga trochę większa spadła. Dawid też miał fajnego klenia i prawdopodobnie miał coś jeszcze, ale dowiem się o tym za chwilę, jak wrócę do samochodu. Jutro ma być dużo fajniejsza pogoda. Ma nie być tego wiatru, przez który prawdopodobnie nic nie słyszycie. No i ma być słoneczko prawdopodobnie cały dzień. Tak więc dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie.